Wielu z Was mogłoby się aktualnie zastanawiać, jak tuż to się stało, że jeszcze timer nie doleciał do końca, a my już na mapie Mirage. No proszę bardzo, tak śpieszno, Fago oraz Rogalikowi, aby rozpocząć mapę numer 2, aby powalczyć o kolejne 3 punkty w lidze streamerów. Jak na razie widzimy, ten prostokąt na biało zamalowany po stronie drużyny Pago, to oni zwyciężyli mapę Nuke wynikiem 16 do 9. Teraz przed nami jednak mapa wyboru drużyny Rogalika. Zobaczymy, jak na mapie Mirage sobie poradzą. Rozpoczynają w ataku. No to raczej nikogo nie dziwi, że drużyna Pago wybrała stronę broniącą, a terroryści od bombsite'u B, od dywanów, już bez jednego zawodnika, ponieważ Sebok bardzo szybko na pozycji. Teraz już dostał na szczęście ustawione MTZ, duże problemy. Jednak eliminacja zdobyta, ale tylko jedna. 3 na 3. Chyba ma podkładana. Trazero chciałby wychylić, ale tak łatwo nie będzie. Też trafiony po głowie. No i czeka na kolegów z drużyny. A już do pomocy. Finn za chwileczkę od shorta. Ale tak łatwo tego bombsite'u nie będzie odbić, zwłaszcza że czasu coraz mniej. Aż po obijaniu już dwie głowy trafione, 3-0-4 punkty zdrowia. Fines skończył. I Pago, który zostanie już złapany. Raczej Fines bez większych szans, zatem drużyna Rogalika już na mapie przez siebie wybranej zdobywa pierwszy punkt. No w tych rundach pistoletowych radzą sobie dobrze. Możemy chyba śmiało powiedzieć, że jednak widać to przygotowanie, widać, że zawodnicy drużyny Rogalika w pistoletówkach nie czują się gorsi, ale wiemy doskonale, że nie samymi pistoletówkami wygrywa się rundy. Przynajmniej więcej niż dwie. Ale oczywiście to jeszcze wszystko może się na naszych ekranach wydarzyć. Teraz jednak te pistolety pozostaną, ale w rękach drużyny Pago, ponieważ 3 digle w ich rękach, jest MP9, jest MAK-7. A MTZ z diglem, no chciał zaskoczyć, ale jednak w tym flashu nie potrafił się dokładnie odnaleźć. Fines z diglem, ale i Fines i Pago złowani w tym samym momencie. Bombsite zostaje przejęty. Bomba również podłożona. Trazero z MP9, jeszcze z odpowiedzią. A Sebuk? MAK-7 w jego rękach. Nikt nie sprawdził pozycji. Proszę bardzo! Sebuk dwukrotnie! Co dzieje się w tej rundzie? Granie w rękach Sebuka. Jeszcze złapany. Trazero wie, gdzie ostatniego rywala się spodziewać. 24 punkty zdrowia. Dlaczego na drabince, Kameleons? I bombę uda się rozbroić w tak piękny sposób. Niesprawdzenie jednej pozycji. MAK-7 u Sebuka. I proszę. Nic więcej nie potrzebowali zawodnicy strony broniącej. Drużyna Pago odpowiada już w rundzie numer 2. Gdzieś ja już to widziałem. Co prawda nie takim rozkładem, ale na mapie Nuke było podobnie, tylko wtedy drużyna Pago wygrała pistoletówkę. Drużyna Rogalika odpowiedziała, a teraz fatalna sytuacja. Antyterroryści. Oczywiście teraz obkopienie po zęba, strona atakująca musi forsować, a i tak w kolejnej rundzie przecież pieniędzy nie będzie. Oj, dużo zastrzeżeń można mieć do drużyny Rogalika po sytuacji, kiedy bomba już została podłożona. No ale teraz to ich problem. Teraz to muszą właśnie zawodnicy Rogalika zmierzyć się z piwem, które sami sobie naważyli. No jednak w rundzie numer 3 widzimy, że większej sensacji nie będzie. 3 eliminacje już zdobyte przez drużynę Pago. A tak naprawdę... Oj, teraz Pago jeszcze dość obity. Ale wiemy, że i tak strona broniąca, przepraszam, całą piątką na serwerze. Sebuk ustawiony na dywanach, a teren z bombą na środku, na zakręcie. Poczeka na kolegę z drużyny z diglami na midzie. To mogło być ciężko, aczkolwiek z drugiej strony widzimy, że NTZ, on tylko z FAMASem. Fines ewentualnie byłby tutaj pomocą ze snajperką. No i chyba tak ta pomoc za chwileczkę się przyda. MTZ już wychyla, zatem czas na informację do Finesa. Co prawda MTZ złapany, no ale Fines bez większego problemu. Trafiony co prawda po nogach Tyren, ale Rogalik już też złapany za sprawą digla. 2 do 1, no i drużyna Pago powoli nabiera rozpęd.
Rozpocznijmy zatem kolejną rundę. Po raz pierwszy widzimy zawodników Rugalika, którzy zupełnie bez żadnych zakupów, nawet w rundzie pistoletowej, nie byli tak ogołoceni jak teraz. Tutaj nie wydano nawet 100 dolarów. A tak, no, dość szybko. Oj, niesprawdzona do końca pozycja i proszę. No nie wiem, gdzieś tak śpieszno kapitanowi drużyny broniącej, ale w tej rundzie to daje karabin dla Vipera. Z M4, oj, duże problemy, ale powoli skracają pozycję i wiedzą, gdzie rywala się spodziewać. Sobie za chwileczkę wróciłem TZ, ale przez to sobie pull auto, mocno obić rywala, ale jednak trzeba dokończyć dzieła. Trey Zero, jeszcze Semu pod pleców, no i Semu wszystko dokończy. Dalej tak dwie straty. Myślę, że ta pierwsza przede wszystkim, ta od Pago nie powinna tutaj zupełnie istnieć. Ale uwaga, Pago jeszcze bez żadnej eliminacji. A co ja mogę powiedzieć? Musiał dokładnie sprawdzić na streamie, ale kiedy Pago dzisiaj rozgrywał swoje pierwsze spotkanie na strumyku rozgrzewkowe na Faceicie, też na mapie Mirage przez pierwsze 5 czy 6 nie zdobył żadnej eliminacji. Jakaś klątwa chyba dzisiaj mapy Mirage dla kapitana drużyny broniącej, no ale zobaczmy. Pago też dzisiaj tak, co prawda na mapie Nuke początkowo nie błyszczał, ale później przecież robił robot. Ta snajperka w jego rękach, czy po stronie atakującej, czy po stronie broniącej, robiła naprawdę dość dużo. Teraz jednak jest snajperka w rękach MTZ-a oraz Finesa. Czyli Zero rozpoczyna, Pago. Snajper po drugiej stronie. I też spodziewa się, że za paczkami może być ustawiony zawodnik CT. Dorzucony doskonały Nate, który zaburzył na pewno koncentrację snajpera drużyny atakującej, jednak Viperowi chciał za chwileczkę wychylać w smoku, powoli podchodzi Pago. Oj, ale Viper tylko na to czeka. Kameleon od underpassa. Tego Trazera się spodziewał, aczkolwiek i tak ostatecznie w pojedynku ulega. 4 na 4. I terroryści, którzy jeszcze w jakimś stopniu rozłamani, przecież widzimy, że Kameleon pod bomb site'em B, a Pago sprawdza pozycję. Teraz namierzony rywal Pago! I jednak złapany! Ale szybko zrobił to Kameleon, a jednak dwukrotna odpowiedź. Oj, Pago, bardzo dużo nieszczęścia na mapie wybranej przez rywala. Fines wszystko dokończy 4 do 1. Ale myślę, że w istnej ciszy moglibyśmy teraz zobaczyć raz jeszcze, jakim cudem ta eliminacja nie wpadła na konto drużyny broniącej. Dlaczego? Plecy zabić najtrudniej. O, proszę bardzo. No Pago na pewno musi mieć teraz dużo wdzięczność dla kolegów z drużyny, że jednak tą rundę doprowadzili do końca i jednak po raz kolejny udało się zresetować rywala. Bo jednak nie oszukujmy się. Sytuacja wyglądała fatalnie, gdyby po zdobyciu tej eliminacji przez Kaunosa resztę zawodników drużyny pozostałaby przy życiu, no to przy wspólnym ataku nie byłoby zbyt kolorowo, a tak jednak błyskawiczna odpowiedź od kolegów z drużyny i drużyna Pago z tym czwartym punktem. Teraz drużyna Rogalika widzimy, że większościowo ustawiona w pałacach. Pago po raz kolejny skraca rampę. Która to jest runda, w której Pago właśnie w taki sposób próbuje zdobyć eliminację? A poczekajmy, jest w końcu przełamanie od kapitana drużyny broniącej. Pierwszy frag trafiony Tyrem prosto w głowę i proszę. Teraz trzeba iść za ciosem. Zobaczmy, że Sebuk też skraca pozycję. Doskonały Nate dorzucony na trójkę terrorystów. Finne dokończa dzieła, ale też Sebuk złapany. Tylko najważniejsze jest to, że jeszcze pozycja bomby namierzona. Zostaje tylko Viper sam na czwórkę rywali. No ale jego pozycja też znana. Wiemy, gdzie zdobył eliminację na Sebuku. Było to na zakręcie, było to od TV Roomu, zatem trzeba spodziewać rywala podchodzącego na blisko, a jednak Trazer się tego nie spodziewał. Viper po raz kolejny, Pago dość mocno obity. I po co? Po co w taki sposób tracić karabiny? Oj, panowie, tak to nie powinno wyglądać. 20 sekund pozostaje, Viper będzie starać się zachować tego kałacha. No i raczej to bez problemu powinno mu się udać. Counter-terrorists win.
5 do 1. Aktualnie na mapie Mirage. No bardzo jednostronne spotkanie oglądamy. Przyznam szczerze, że na mapie Mirage się tego nie spodziewałem. Liczyłem, że drużyna Galika będzie od początku dyktować warunki, a w najgorszym przypadku tylko gonić jakiś wynik jednej czy dwóch rund więcej od rywala. A teraz widzimy, że no, drużyna Rogalika tak naprawdę daleko, daleko od tej całej akcji, daleko cały czas od mapy Mirage. No może teraz. W rundzie numer 7, pierwszy raz też ze snajperką, w końcu z pełnym wyposażeniem. No i Paco zostaje złapany, ale w sumie do tego chyba już się przyzwyczailiśmy. Nie pierwszy i też myślę, że nie ostatni raz agresywne wychylenie. Smolczyk złapany, ale Rogalik z odpowiedzią dwukrotnego wychylenia. Dwójki rywali od tej pozycji nie spodziewał się ustawiony sełuk na szorcie. No ale terroryści za tą sprawą mogliby już rozpocząć atak na wyprawę bombsite. Może właśnie całą czwórką. Zaatakować od jednej pozycji. Finus ze snajperką, agresywne wyjście, ale jednak zmisowany strzał na blisko Rogalik. Ależ dużo szczęścia aktualnie u Finesa. Jeszcze MTZ idealnie timingowo zgrywa się z zawodnikiem drużyny przeciwnej. I Fines teraz na rampie. O, tam rywal był ustawiony. Niewiele by zabrakło. A zdobyłby kolejną eliminację i proszę. Było to 4 na 3. A jednak dwie zdobyte eliminacje. I teraz to przewaga po stronie broniącej. Czyli zarazem czwórką. Spodziewa się rywala. No przecież było oczywiście jak spychać tego flesza. Idealny timing aczkolwiek. I tak eliminacja nie zdobyta. Fines ze snajperką i Fines teraz złapany. Zatem MTZ ze snajperką, a już z podmienioną na czwórkę, zostaje sam na Carleosa. Doskonale dorzucony Nate na ninja. Spodziewa tam się swojego rywala. Jeszcze dorzucony flash. Podchodzi zawodnik w strony broniącej, ale jednak doskonale Carleos w idealnym czasie wychyla się pod rywala. I jeszcze zachowa zbroń snajperską i proszę. Było to 4 na 3, później dwukrotna odpowiedź, ale gdzieś pojawiła się zbyt duża pewność siebie, zdaje mi się, u Finesa, który zamiast poczekać na kolegę z drużyny, jednak skakuje na boksa, oto właśnie w tym momencie. No i ostatecznie doprowadza do sytuacji 1 na 1, gdzie MTZ nie daje rady. 5 do 2. No i antyterroryści z gorszym wyposażeniem. Dwie M4, dwie MP9, Fines z Diglem. A Pago po raz kolejny skracając. Flash dorzucony, ale bez fraga. Oj, Pago. Myślę, że zabrakło mi palców na jednej ręce. Jeśli miałbym wyliczyć, ile razy Pago skracał już rampę na mirażu. Chyba czas zmienić taktyk. Teraz jednak Sebuk. Rywal tylko bity. Kolejny Jung, który już podchodzi od konektora. Fines, niewiele zabrakło, aby zdobyć drugą eliminację, ale nic z tego. Sełuk i MTZ zostają sami. Oraz kolejnie sprawdzona pozycja. Oj, drużyna Rogalika. To będzie się, ten śmietnik na pewno będzie im się śnić po nocach. Cały czas jeszcze brak powodu. A ty terroryści dwójkowo w tej samej pozycji. Mamy jednak wyrównanie dwóch na dwóch. Jednak niewiele zabrakło. Nate zostanie dorzucony. Kameleos bardzo mocno obity. Jeszcze złapana eliminacja od MTZ-a. No i Kameleos, on na szorcie dorzucony. Flash, rywal po drugiej stronie. MTZ po raz kolejny w klaczu na tego samego rywala. Jeden na jednego ostatnio przegrał. Teraz bliski zwycięstwa zamiana jednak na USP. I jednak 2 do 0 aktualnie zawodnicy strony atakującej. Druga runda pod rząd w taki sam sposób przegrana. Oj, tylko teraz już raczej tak łatwo nie będzie. Antyterroryści bez żadnych pieniędzy. Trzeba grać eko, tylko Fines forsuje. I to może mieć też duży wpływ nawet na rundę kolejną. 5 do 3. Szybka wymiana na środku, ale Fines nie boi się wychylać na snajpera. Sebuk łapie również eliminację na Rogaliku. I proszę, mamy pięciu. No, przepraszam, już 4 na 3, ponieważ 3-0 też chciał swoje szczęście znaleźć. Ale nic z tego. No teraz Pago? Zobaczył, gdzie ustawiony, w oknie. Tyle razy skracał rampę, teraz na pistoletach nie skraca. Czeka na wychylenie rywala. Dobrze objęty kąt, do spółki będzie tutaj
sprawdzać środek z MTZ-em ustawionym w konektorze. A terroryści jakby troszeczkę zgaszeni dwójkową stratą na samym początku. Przerażeni. Na środku doskonale dorzucony flash, ale już informacje są pagłe, jednak też eliminacje znowu, zatem zobaczmy. Mamy 3-2. Terroryści teraz rozdzieleni. Bomba ustawiona na środku, ale Fines łapie Tyrena i proszę. Leon zostaje sam, ale wiemy, że on takie rzeczy już robił jednokrotnie, jednak nie z Finesem. Na MDZ-a może by to przeszło, patrząc na dwie wcześniejsze rundy, ale nie na Finesa. Nie z Finesem te numery. Runda Echo. Runda, gdzie Fines ostatecznie sforsował. Ale też ostatecznie, gdzie z Kałachem zachowanym zakończył, zdobywając tym samym 6. punkt dla swojej drużyny, no i resetując rywala. Trzeba grać do 2000, trzeba pieniążki oszczędzać, drużyna Rogalika teraz z pistoletami, jeden smoke, 4 flesze, no i szybkie podejście na bombsite B, my już to doskonale widzimy. Palak, czy zostanie dorzucony? Jak na razie tylko Nate, ale zbyt szybko. Terroryści jednak zwolnili, nie chcieli. Na pełnym 6. biegu wskakiwać na bombsite B. Będą starać się robić to z krótkim opóźnieniem. Teraz dorzucony jednak Palak, Sebuk dobity do jednego punktu zdrowia, ale cały czas przy życiu, teraz z eliminacją. Jeszcze FZ jest tutaj do pomocy, no w końcu Sebuk musi zostać stracony. Pago również daje coś od siebie, ale to jest pomoc snajpera. Crazera złapany od pleców. MTZ daje coś od siebie i nagle Tarion zostaje sam. Ale MTZ wie doskonale, gdzie rywala się spodziewać i już będzie za nim biec. Tyren obity, ale też przecież na bombsite A ustawiony Fines. No nie ma zatem prawa się udać, choć Tyren spróbuje od środka. Jak na razie tutaj nie ma nikogo. Tutaj duże pole do popisu. Tyren w konektorze. No i może od dżungli. Tutaj Pago ze snajperką na markecie. Tyren, no ustawiony na dżungli, może zrobić naprawdę bardzo dużo, jeśli uda zdobyć się eliminację. Nawet na takim Pago. Wtedy błyskawicznie można zaatakować na bombsite. Oj! Strzał oddany, no i Pago już wie wszystko, ale Fines zostaje złapany. Co ciekawe, MTZ już musi biec na bombsite. Bomba podkładana na raz jeszcze na bardzo otwartej pozycji. Pago ze snajperką jednak wszystko zakończy. 7. punkt pojawia się na koncie drużyny broniącej. Bomby można rozbroić, zachować snajperkę, zachować również AK-47, no ale wiemy też doskonale, że to była runda z gorszym wyposażeniem, w której drużyna Rogalika i tak poradziła sobie bardzo, bardzo dobrze. Bliscy byli powtórzenia tego sukcesu drużyny przeciwnej, gdzie też tylko z pistoletami drużyna Paco przecież zwyciężyła. Ale teraz wszystko wraca do normy. Strona atakująca ze snajperką, z karabinami. No, zobaczmy, że tak naprawdę kapitanowie drużyny. Dość blisko. Dość w podobny sposób statystykami. Pago tylko 4 eliminacje, Rogalik tylko z 2. Brakuje na pewno kapitanów. Ale i tak jak na razie drużyna Pago prowadzi, to dość jednostronnie. Ważna będzie runda numer 11. Jeśli uda się zdobyć drużynie Rogalika, no to złapanie antyterrorystów nie będzie takim dużym problemem, żeby jeszcze gdzieś ten wynik w miarę wyrównać. A Fines na bliski dystans, jedna eliminacja, nie, nawet nie zostanie zdobyta. Fines jakby zamarzł. Jakby ten śnieg, który dzisiaj spadł w Polsce, teraz przed jego oczyma. Jakby gdzieś przymroziło ręce i terroryści z całkowitym wejściem na bombsite, zajęcie pozycji. Pago obity, bomba podłożona. I co tu zrobić? Nawet nie ma sensu już podchodzić. MTZ, tylko rywala obija. No może Sebuk dokończy, to się udaje, ale i tak, cały czas przewaga jednego zawodnika. Jeśli spojrzymy na punkty zdrowia, to już w ogóle.
Przydałby się na pewno jeszcze Neidys, był dość blisko Pago, jednak łapie Rogalika. Oj, kapitan złapany od pałacu wstawionego za drugą stronę atakującej Sebuk, doskonale przy tym odbiciu. Oj, odbijanie mają na pewno przygotowane, Viper od rampy, jednak teraz doskonale Sebuk po raz kolejny próbuje. Musi w końcu eliminację dokończyć, trzeba też rozwijać bombę, ale nic z tego. Viper ustawiony od góry, gdyby wcześniej udało zobaczyć tą eliminację, no to może, ale tak, to jednak te dwie pierwsze były tutaj kluczowe. Rogalik zdobywa czwartą rundę. No i tak jak mówię, ta jedna z ważniejszych rund zostaje tutaj zdobyta. Złapany kontakt. Można swojego rywala jeszcze tutaj w tej pierwszej połówce złapać. Jeszcze wyrównać. No to na pewno byłoby ważne. Tyrant ze snajperką. O, nie widzieliśmy tego, ale Finesse został ostatecznie złapany. Pan jest czwórką w tej rundzie. Antyterroci tutaj forsują, ale widzimy, że tak naprawdę to był force, gdzie Pago ze czwórką, a reszta zawodników z samymi pistoletami. Więc tak naprawdę drużyna Rogalika zdobywająca rundę numer 11. Teraz 12. Kolejna, w której rywal będzie grać po raz kolejny rundę eko i to za chwileczkę może być 7 do 6. No i mapa Mirage, która jeszcze troszeczkę nam emocji czasu. Emocji dostarczy, czasu zamierzę. O tak, można by powiedzieć. MTZ prosto w głowę. Teraz jednak po zdobyciu tej eliminacji terroryści ruszyli. Bomb zajęty, bomba podłożona. I myślę, że najlepszym teraz rozwiązaniem na stronę brakującej będzie właśnie tych karabiny zachować, ale MTZ jednak próbował, walczył. Sobóg za chwileczkę może też od shorta. No w sumie tak naprawdę, gdyby udało się tą czwórkę, to AK-47 zachować na rundę kolejną, gdzie tak naprawdę bez żadnych zakupów strona brakująca będzie, no to jeszcze jakiekolwiek szanse by była, tak? Tylko z jednym akaczem, no zobaczymy. I tak wiemy doskonale, że nic już tutaj więcej nie zobaczymy. Sobóg zachowa AK-47, Rogalik z piątą rundą. No i przyznam szczerze, że z każdą kolejną drużyna Pago musi mieć się na baczności. Czas w końcu się zmobilizować, czas się skupić i może jeszcze nie w rundzie numer 13, ale od tej 14 powalczyć. Przede wszystkim o ten punkt, który da prowadzenie po pierwszej połowie. Rozpocznijmy. Runda numer 13 przed nami. Fines po raz kolejny pełny force z jego strony. Oj, drużyna Pago chciałaby zwyciężyć rundę numer 13. Przecież Fines czy tak czy siak pieniędzy nie będzie mieć w kolejnej rundzie. Oj, naprawdę dość duże ryzyko, bo tak naprawdę te zakupy, te takie pół force, te pieniądze, które i tak nie dadzą możliwości grania na takim pełnym fullu w kolejnej rundzie, dają szansę, ale drużyna Rogalika zakończyła tą pierwszą połowę wynikiem 8 do 7. Złapany Sebok, złapany Fines i proszę. To jest po rundzie. Fines, który miał Kevlar, który miał hełm, Sebok, który przecież za K47. Szybkie wejście na B i to zrobiło robotę. 6 do 7 za chwileczkę na naszych ekranach. 3-0 jeszcze w głowę rywala, ale tutaj kolejny za chwileczkę się pojawi. Oj, niefortunnie dla Deterresów to się ułożyło. To jest złapany Trazer, nie wiedział nawet, gdzie rywala się spodziewać i proszę, Pago zostaje sam, w głowę trafi, ale to trafienie nie da ostatecznie eliminacji. 7 do 6, no i co? Fines tylko zyskał ten w tej rundzie. Reszta zawodników z węczurkami, a no jeśli zobaczymy na granaty, to nie wygląda to zbyt dobrze. 7 do 6. Teraz terroryści na fali obudzili się w czas, właśnie w tej najważniejszej 11 rundzie. Teraz łapany Fines na samym początku chciał próbować ze scouta, nawet swojego rywala nie obił. Cały czas setka punktu zdrowia, włos z głowy nikomu po stronie Rogalika nie spadł. Albo Max się żaden nie usypał, jeśli można tak powiedzieć. 3-0. Nie wiem, czwórka w jego rękach, ale ona eliminacji nie zdobędzie. Smolczyk tylko obity. No i antyterroryści, którzy teraz w bardzo niebezpiecznej sytuacji. Pago próbuje podejść, Pago próbuje jeszcze walczyć, czeka na wychylenie. Czeka na głowy rywala, ale sam przy okazji jeszcze spłonie. W pewnym stopniu Tyrant dokończy. No i proszę, Sebuk, MTZ, drużyna Pago. Możemy to śmiało powiedzieć.
na własne życzenie doprowadza do remisu. Jeśli teraz nie będą mieli wielkiego wyposażenia, to na własne życzenie doprowadza do przegrania pierwszej połowy tego pojedynku. Zobaczmy w tabelę. No, po stronie drużyny Pago jak na razie u trójki zawodników Kaderatio dodatnie, no ale tak naprawdę w drużynie Rogalika brakuje tylko kapitana. Widzimy, że Rogalik tylko z trzema fragami. Tak naprawdę reszta zawodników robi niesamowitą robotę. Rogalik jako jedyny z tym Kaderatio bardzo, ale to bardzo niskim. Jeszcze z tym niższym Smalczyk, ale myślę, że to nam się wyrówna, zwłaszcza po stronie broniącej. Bo drużyna Rogalika zabezpiecza sobie bardzo, ale to bardzo dobre, bardzo dobrą zaliczkę punktową po tej pierwszej połówce. No, szybkie podejście, zamknięty w kleszach Viper. I mamy pierwszą eliminację zdobytą, ale terroryści w międzyczasie już chcieliby na pewno to wszystko teraz przyspieszyć pod inną stroną. Pago jednak doskonale, 3-0 wcześniej też przecież do eliminację. Skoczy, zostaje sam na czwórkę rywali, to się nie uda. Kończymy pierwszą połówkę wynikiem 8-7, a jednak bez pistoletów, z jakimiś karabinami, z jakimś scoutem. Ostatecznie rundę udaje się zwyciężyć i drużyna Pago prowadzi po pierwszej połówce tego spotkania. Sześć, siedem. Tuzin bażantów na Sir Kadridge'a. Zakład. 10. Zakład? Zakład. So my life's like heavy notes, like right steady quotes, quote the keys, knowing me and see me seize, and they injecting me, touching the keys, affecting me, it's something like telepathy, fuck it, but they neglected me, I feel the keys, and then my fingers make them sing a song, simultaneous, the pain in us to make them sing along, sometimes I'm feeling divine, sometimes I'm losing my mind, I freak the beat, defeat the beat, defeat the funk, the grind, I keep it rocking, I'm stabbing to the beat, y'all. Wracamy do Państwa po krótkiej przerwie na drugą połowę drugiej mapy ostatniego spotkania Pago oraz Rogalika w lidze streamerów. W fazie zasadniczej, bo oczywiście jeszcze w tych ćwierćfinałach myślę, że drużynę Rogalika czy drużynę Pago możemy zobaczyć, jeśli nie w ćwierćfinałach, no to w półfinałach i też na naszym lanie. Ale jak na razie Smalczyk, on jako pierwszy łapie swojego rywala w rundzie pistoletowej, Pago odpowiada, ale błąd tutaj przez terrorystów zostanie zajęty. Fines daje coś od siebie, Viper ostatecznie rywala łapie. Mamy 3 na 3, Viper po raz kolejny i jeszcze Tyrant. 3-0 zostaje sam, 14 punktów zdrowia i jego pozycja też sprawdzona. Drużyna Rogalika wyrównuje stawkę. 8-8. Mapa Miraż, która nie skończy nam się tak szybko, jakby komukolwiek mogło się to spodziewać. Albo wydawać. Runda pistoletowa wygrana. Oczywiście drużyna Pago podłożyła bombę, zatem z tym wyposażeniem, czy tak czy siak, będzie wyglądać nawet, można by powiedzieć, lepiej niż rywal. Jeszcze czekam na te pełne zakupy. 3 Galile, Desert Eagle i Mag 10 u Sebuka. Ale też bardzo mała liczba granatów. Fines nie kupił praktycznie żadnego, pomimo że te pieniążki miał, pomimo że drużyna farsowała. To Finesa jakby nie obowiązuje ta ekonomia w drużynie. Ja proszę, doskonale dorzucone dalej. Nate na środek i w przeciągu 30 maksymalnie sekund rozpoczęcia rundy wszystko nam się wyjaśniło. Drużyna Rogalika obejmuje prowadzenie na mapie przez siebie wybranej, resetuje swojego rywala i sprowadza ciemny chmur na drużynę Pago. No aktualnie w tabeli
Drużyna Pago ma 30 punktów po wykraniu tej pierwszej mapy. Zrównała się z drużyną Saja, ale przecież Saju zaraz jeszcze gra swoje spotkanie. A drużyna Pago nie ma tutaj już żadnej innej możliwości, aby zdobyć punkt. Za chwileczkę Saju będzie walczyć z Ginoldem. No z tego co widziałem, to Saju chory. Może to będzie jakieś osłabienie, może będzie to jakaś pomoc dla drużyny Ginolda. Ale zobaczymy. O tym będziemy rozmawiać już przed rozpoczęciem spotkania numer 2. Jak na razie musi zakończyć się na mapa Mirage. A strona atakująca dość wolno w tej rundzie. Widzimy, że większość ustawiona na środku, też defensywnie drużyna Rogalika. Sebuk jako jedyny ustawiony na rampie, reszta terrorystów na środku, reszta bomba wrzucona na samym środku. No nie wiem, czy to tak miało być. Już ktoś mógłby po nią wrócić. I Fines, on rozpoczyna, Viper zostaje złapany. Bez większych strat, Smalczyk, ależ rozpętał nam serię, dwie eliminacje. I jeszcze, gdyby udało złapać się ustawionego Tyrena, no to droga na bombsite. Szansa na podłożenie bomby byłaby duża, tylko trzeba też tą bombę wyłuskać. A ta bomba przecież ustawiona na środku. Ależ fatalny błąd. Pago jeszcze łapie rywala. Rogalik zostaje sam. Pago musi wrócić po bombę. Ależ w tej rundzie to wyrzucenie bomby na środku zrobiło największą robotę. Pago już z bombą. No i najprawdopodobniej postara się zaatakować bombsite B. 10 sekund pozostaje, sprawdzi sobie środek. No nie, tego czasu już jest zbyt mało, zatem nie ma co sprawdzać, nie ma co biegać na kuckach. Trzeba bombę podkładać i to powinno się udać. Dokładnie tak, w ostatniej sekundzie. Bomba zostaje podłożona, Rogalik musi ratować starcie Tytanu, starcie Kapitanów, ale wiemy, że Pago już z tym wynikiem wrócił. A Rogalik cały czas tylko 3 punkty z tego kącie. Pago plecami! Ale jednak udaje złapać się Rogalika, udaje się po raz kolejny wyrównać tylko z pistoletami, a jednak dobre. Przede wszystkim te eliminacje zdobyte na samym początku, na środku. Tu będzie Fines przecież złapał Vipera, później Smalczyk. Gdyby nie ta bomba, to myślę, że rundę można by było nawet zakończyć troszeczkę szybciej. Ale tak, Pago w klaczu jeden na jednego. Takich rzeczy po prostu Pago nie przegrywa. Dlatego mamy wyrównanie. Dlatego wszystko na mapie Mirage rozpoczynałem się od początku. Teraz jednak 7 rund. Potrzeba jednym i drugim. A terroryści dość szybko na środku MTZ. Ależ robi robotę. I jeszcze w międzyczasie koledzy od Underpassa. Tyren dość mocno obity. I proszę. Terrazero dokończy zioła. Bombsite A zostaje przejęty. Fines co prawda dość długo będzie na ten bombsite jeszcze dobiegać. Ale Viper ustawiony na szorcie też nie powinien mieć tutaj zbyt wiele do powiedzenia. Co prawda pełen pasek zdrowia, co prawda ma też jeszcze smoke, ale nie ma defa. Skanuje, Pago zostaje złapany. Oj, nie wiem, czy to była dobra decyzja. Teraz dwójkę ustawieni. Smoke na wyjście dorzucony. No i Viper kombinuje. Tracer jednak doskonale. Ależ zaufał teraz swoim uszom. Swojemu. Również koledze z drużyny. Ustawienie w ogniu krzyżowym. I bez większych problemów. Udaje się jednak doprowadzić tą sytuację do końca. Choć, no, takie skanowanie przez Pago. Nie wiem, czy było tutaj potrzebne. Można by było sobie tych pieniążków zachować. A proszę, a tak Pago musi po raz kolejny 3700 dolarów wyrzucić na zakup akacza. Dlatego też ludzie bez granatów. Ale też z drugiej strony widzimy, że strona broniąca przecież pieniędzy po prostu w tej rundzie nie ma. Szybkie. Zatem widzimy ustawienie na bombsite'a. Jeden z zawodników pod bombsite'em B, ale terroryści też powoli nam się tutaj już rozstawiają. I tutaj od dywanów za chwileczkę zaatakują. MTZ co ciekawe już na szorcie. Tracero wie, gdzie rywala się spodziewać. Próbuje z Glockiem, ale Rogalik też na środku. Po co? Po co panowie tak łatwo? Bombsite jeszcze nie przejęty. Dość długo Pago zwleka, by bomby podłożyć. Spellbook na środku też złapany przez Rogalika. Odpowiedź od MTZ-a. Po raz kolejny w takiej rundzie zbyt dużo strat. Wybiega nam zawodnik strony broniącej. Dobrze jednak dorzucone smoke i Tyren złapany, aczkolwiek no Fines też. No prędzej musi mówić tutaj o szczęściu, że te 3 punkty zrobione na jego koncie.
A kameleon jeszcze spróbuje. Jeśli udałoby się Finesa złapać, odebrać karabin, snajperski, kevlar, flesze, to zabranie około 6 tysięcy dolarów. Mama jednak podłożona, kameleon jeszcze próbuje. No może rywala uda się namierzyć. Biega do końca, ale nie. Jednak Fines steka. Taki dość pewny siebie. Oddany strzał prosto w głowę, 11 do 9. No i teraz drużyna Rogalika. Tam jak nie wiem, czy pamiętacie, moi drodzy, mówiłem o tej rundzie numer 11, która będzie kluczowa na stronę atakującej dla drużyny Rogalika, która ostatecznie doprowadziła do bardzo wyrównanego wyniku i powrotu drużyny Rogalika. Tak, teraz uważam, że w rundzie numer 21 mamy powtórkę z rozgrywki. Bardzo ważna runda. Jeśli uda się zwyciężyć, to brak funduszy i mogą pojawić się problemy i drużyna Paga może już tak odskoczyć z tym wynikiem, że nie uda się Rogalikowi wrócić i jednak będą musieli uznać wyższość rywala. Na razie Tyron, ale Sebu błyskawicznie odpowiada. Trazero daje też coś od siebie. Jeszcze Sebu, ponieważ Kameleons pojawił się prosto pod celownikiem. Bomba podkładana, Viper musi uciekać, ale 6 punktów zdrowia i prosto z tych płyni wybiega pod celownikiem TZ-a. Rogalik zostaje sam, zatem moi drodzy państwo, z tej najważniejszej rundy nie udaje się zdobyć praktycznie nic. Jedna eliminacja nawet nie jest tutaj żadnym pocieszeniem. Bo przecież antyterroryści grali na pełnym fullu. Drużyna Pago też sprytnie. No jeśli spodziewała się rywala na pewnym wyposażeniu, chciała szybko zająć, szybko podłożyć bomby, zwiększyć swoje szanse. No i to się udaje, ponieważ drużyna Rogalika nie była przyzwyczajona do takiej szybkiej gry, zwłaszcza w jednej pozycji. Teraz jeszcze Rogalik z eliminacją, jego pozycja znana, ale nie uda się go dogonić. MTZ ostatecznie skarcony, ale czy tak, czy siak. Tych pieniążków po stronie atakującej przecież brakować nie będzie. Widzimy, że Fines ma 8 tysięcy dodatkowych funduszy na swoim koncie. Może za chwileczkę to się przecież zwiększyć. Skoro antyterroryści muszą grać rundę eko. Do 2 tysięcy. Z jedną zachowaną M4. Łatwo na pewno nie będzie. Ale zobaczmy. Ponieważ widzieliśmy już wszystko, zwłaszcza tej pierwszej połówce. Stack antyterrorystów na mobsite, ale zobaczmy, że no, oni biegną, ich rywale biegną na bombsite B, Pago. Oj, dość długa seria pullouta, ale w międzyczasie oczywiście dał czas kolegom z drużyny. Sebok wychodzi prosto po celowni i po raz kolejny zbyt duża nonszalancja i takie niesprawdzanie pozycji. Przecież jest sytuacja 4 na 5, a drużyna Pago jakby była przekonana, że wszyscy są tylko ustawieni na mobsite. Choć czas trochę minęło, oczywiście wiedzą, że mają lepsze wyposażenie, że mają większe szanse. Też czują taką większą pewność siebie, ale po co te straty? Po co dawać szansę rywalowi? Najpierw zostaje sam, no ale też skarcony. 13 do 9. No i strona broniąca, teraz może nie z najważniejszą, ale już z kluczową rundą. Jeśli nie teraz, to już raczej szans na mapy Mirage nie będzie. Snajperka u Tyrena. Jednak co ciekawe, tych pieniążków wystarczyło, żeby nie tylko Tyren grał tutaj z bronią snajperską. Viper również chwyta za AWP, ale AWP również w rękach terrorystów. Aktualnie z nią Fines. No i popatrzmy. Terroryści, tak jak w poprzednich rundach, dość szybko atakowali. Dość szybko chcieli zająć pozycję, tak teraz gdzieś na to drugie tempo, dorzucone smoki, starają się atakować bombsite A. No i raczej nie będzie tutaj większego problemu, podsadzony jeden z antyterrorystów, Smalczyk z eliminacją, ale czy tak czy siak, bombsite tutaj się zająć, jeszcze Semek złapany na środku. No i proszę, skacze Smalczyk, nie daje podłożyć bomby, a Fines doskonały skan. Smalczyk złapany, teraz też przed szansą, ale jednak, no Fines na pewno nie widzi tego co my. Pago z eliminacją, nagle nam się powoli wszystko zrównuje, choć cały czas mamy terrorystów o jednego więcej. No i trzeba to jakoś ratować, dorzucą najprosto pod Finesa. Wie, że na dżungli jeden rywal to jest Kameleons. Tyran jednak z eliminacją, no i w tej rundzie tak naprawdę o wszystko. Drużyna Rogalika
No moi drodzy, ja bym mógł powiedzieć, że zwycięża, zdobywa rundę, że bierze sprawę w swoje ręce, ale bliżej po tej rundzie nie jestem w stanie powiedzieć, że po prostu wykorzystuje błędy rywala. Bo bardzo dużo błędów odpadło. Bardzo dużo terroryści mieli szansę, aby zakończyć tą rundę o wiele szybciej, aby przede wszystkim podłożyć bombę. A jednak, no wyglądało to o wiele, wiele gorzej. Terroryści jednak cały czas pieniążki mają. No ale jeśli tak dalej pójdzie, to za chwileczkę wynik nam się może po raz kolejny wyrównać. Tyre ze snajperką, ale co ciekawe, nie trafia żadnego zawodnika w stronę atakującej. Dlatego błyskawiczne przyspieszenie. No skoro nie udało się w poprzedniej rundzie na to drugie tempo, to może teraz, właśnie w pierwsze, zobaczmy Tyren, czy on już się spodziewa tylu rywali za sobą. Ależ błąd komunikacji, nie była sprawdzona pozycja konektora. Sebuk łapie Tyrena bez żadnych problemów, plecami odwróconego. Smalczyk też złapany i proszę, bombsite tam przejęty. Fines, którego rywale wychodzą prosto pod celownik za smoka. Bomba już podkładana, a jednak Kameleons jeszcze walczy. Dwóch na trzech. AK-47 w jego rękach, Pago, który zamiast czeka podchodzi pod celownik. To są po raz kolejny błędy, które wykorzystują antyterroryści. Fines ze snajperką, po drugiej stronie Sebuk, sprawdzenie każdej pozycji. Oj, Fines musiałby tutaj wychylać zasłonkę. Nie wiem, czy tego będą spodziewać się zawodnicy strony broniącej. Sebuk jeszcze poczeka na flesza, ale zostaje złapany i złapany również Fines! Nie wierzę. Naprawdę nie wierzę. 11 do 13. Drużyna Pago na własne życzenie przegrywa taką rundę. No przyznam szczerze, że taka drużyna, jaką jest drużyna Pago, tacy zawodnicy, tak doświadczona drużyna, popełnia stanowczo za dużo błędów na tej mapie. I po stronie broniącej, i po stronie atakującej. To jest wręcz karygodne. Ponieważ no była to sytuacja 4 na 2. A jednak taka runda i tak ostatecznie ugrana przez drużynę Rogalika, to będzie napędzać antyterrorystów. To będzie też w końcu powodować, że jeśli antyterroryści wygrają tą rundę, no to proszę. Runda za chwileczkę może zostać jeszcze dodatkowo dopisana na nich konto, ponieważ drużyna Pago będzie musiała grać jako. To może być już 13 do 13 i walka o kolejny punkt dla drużyny Rogalika. MTZ jednak dokłada eliminację. Ale ja przyznam szczerze, że nawet już jeśli mieliby zrobić dwie, trzy eliminacje z rzędu, to i tak nie będę tak w 100% pewny drużyny Pago. Teraz naprawdę bombsite B przejęty. MTZ już nie wychyla, już czeka na rywala, proszę. Teraz jeszcze namierzony ostatni z nich ze snajperką Viper. Na pozycji CT, bomba podłożona. No jednak ten 14 punkt to już raczej pewność. Choć poczekajmy. O, Viper jeszcze złapana, ale Paga od pozycji CT. 14 do 11. Przerwa taktyczna, zażądana teraz przez drużynę Rogalika. Zastanawiają się na pewno, jak teraz grać. Dwóch zawodników może zagrać z M4-kami, reszta jednak na resztkach. A czy granie pod dogrywki ma tutaj sens? No, przepraszam, pod remis oczywiście. Dogrywek w fazie ligowej nie będzie, ale już tak mówię o tych dogrywkach, ponieważ niedługo przechodzimy przecież do fazy ćwierćfinałów. Tam już jak najbardziej te dogrywki będą możliwe. Tam już zmagania na nie dwóch, ale przynajmniej dwóch mapach. No i miejmy nadzieję, że jak najmniej tego Miraża i Dusta, który jest najpopularniejszą mapą w lidze streamerów. O, zobaczmy. Runda numer 26. Jednak kanadyjczycy postanowili sforsować. Rogalik złapany na samym początku. Smalczyk jeszcze z M4, również złapany przez Pago. Już bombsite by zostanie zajęty. Ale jeszcze poczekajmy. Tracer łapie Tyrena. Kameleon z Ziglem. Ale teraz prosto pod celownikiem. Viper też daje coś od siebie. No i proszę, to jest po raz kolejny sytuacja, gdzie terroryści wychodzą pod celownik. Viper jeszcze raz. No i mamy dwóch na jednego. Pago
Od shorta, Sebu. Jeszcze ustawiony w oknie, ale Viper tylko na to czeka. Oj, Pago ustawiony na blisko. Oj, było naprawdę niebezpiecznie. Przyznam szczerze, że już spisywałem tą runę na straty. Już gdzieś z tyłu głowy. Ja przypominajkę jeszcze z rundy wcześniejszej. Ale teraz 15 do 11. Mapowa i też meczowa runda dla drużyny Pago. Walce o te 3 punkty. A rywal o wiele gorzej doposażony. Bez snajpera. Bez granatów drużyna Rogalika. Przynajmniej w tak dużej ilości jak drużyna Pago. I z tak bombsite'u A. Ale my już doskonale wszystko wiemy, że terroryści rozgaszczają się na bombsite'cie B. Tu już podłożona bomba. No i teraz drużyna Rogalika, być albo nie być. Nie ma żadnego chowania, choć tutaj zero po raz kolejny zamiast czekać wychyla pod celownik. No i to się za chwileczkę może zemścić. Sebuk ustawiony, już widzi gdzie spodziewać się rywali. Zostanie dorzucony smoke. Sebuk jeszcze z eliminacją. Za chwileczkę gdzieś tą stronę też polecą Blady. Sebuk po raz kolejny, Pago do pomocy. Jest wymiana dwóch na dwóch. Ale Viper Tyren jednak. I proszę bardzo, bombę będzie można rozbroić. To jest to, o czym mówiłem. Trazero wychyla się pod celownik. I proszę, na własne życzenie. Drużyna Pago taką rundę przegrywa. Oczywiście czas na rozbrojenie tej bomby było 12 do 15. To jeszcze nie jest koniec. listopada. Musiałem zobaczyć, czy tutaj może jakoś zodiakalnie już na Pago blokowane dzisiaj przez zaćmienie księżyca, zaćmienie energii z gwiazd. Czy może jakieś dzisiaj wróżby z racji Andrzejek gdzieś zostały tutaj poczynione i drużyna Pago może nie ma tej mapy zwyciężyć, ale w taki sposób przegrywając rundę jak rundę wcześniej, po raz kolejny pokazali nam, że dość nonszalancko podchodzą do tego spotkania. Viper ze snajperką skanuje, ale czy spodziewa się tutaj ustawionego terrorysty? Nie, MTZ nawet nie wystrzelił. To Sebok eliminuje rywala. 4-3. Smalczyk jednak już ustawiony od pleców. Oj, to za chwileczkę może dość mocno zaboleć. Jedna, druga eliminacja też. Tyren zostaje sam na dwójkę rywali. O, już nawet na jednego i przede wszystkim tego, który nie ma bomby na swoich plecach. Tyren wie doskonale, gdzie ta bomba jest. Będzie cofać na środek, a Sebok za chwileczkę od shorta. Zostanie dorzucony również tam palak. Tyren za chwileczkę od okna. Ależ to jest doskonała pozycja. Tyren w oknie, Sebuk nie może się tego zupełnie spodziewać, jednak odpuszczane okno, zeskakuje Sebuk, bomba już na jego plecach, no i proszę, Tyren po raz kolejny. Wow, naprawdę wow, zbieram swoją szczękę z podłogi, ponieważ drużyna Pago teraz bez pieniędzy. Drużyna Pago musi grać rundeleko. Niesamowite jest to, co Rogaliki robią po stronie broniącej, jak wykorzystują błędy swojego rywala. I też w jak indywidualny sposób, można by powiedzieć, ponieważ i tak wiemy, że większościowo te duety, które zostają na samym końcu, ugrywają rundy. Ale jednak wpadają na ich konto. Viper dwukrotnie. Zostaje nam Sebu, Kwinę, Spago. Ale chyba będziemy musieli tutaj zobaczyć pełen obraz rozegranych 30 rund. Fides i Pago pozostają. Rogalik na traku, Rogalik z eliminacją, Rogalik z kolejną, no i proszę, 15 do 14. Ostatnia runda przed nami, MTZ bez pieniędzy, Fines bez pieniędzy, Pago, Trazero i Sebuk z czymś zagrają, ale moi drodzy, to jest fatalna sytuacja ekonomiczna strony atakującej. Ostatnia runda przed nami, przypomnę, nie ma tu żadnych dogrywek. Teraz drużyna Rogalika walczy o jeden punkt, który możemy śmiało powiedzieć, da im udział w ćwierćfinałach. Da im udział w walce, która odbędzie się już w czwartek, pojutrze, 2 grudnia, na naszej transmisji, na którą już serdecznie zapraszam. Ale jeszcze poczekajmy. Pięciu
napięciu. Tyrants z pierwszą eliminacją. Terroryści będą chcieli podchodzić na bombsite B. Tutaj jednak strona grająca już licznie. Wychodzi głowę MTZ i proszę, Kamelos jeszcze po raz kolejny. Sebok i Trayzero zostają. Ta dwójka jeszcze walczy. Ale jak walczyć Trayzero z głową? Rogalik z odpowiedzią. Sebok zostaje sam na dwójkę rywali. Teraz tego tylko nie sknocić. Sebok po raz kolejny, ale okupił dużą ilością zdrowia i Tyrant wszystko kończy. 15 do 15. To jest remis, moi drodzy państwo.